Witam Państwa w programie Polska na Serio na portalu Świat Rolnika Info. Jest to pierwszy taki program w tej części internetu i wyjątkowy program, ponieważ łączymy się dzisiaj z leśnikami, rolnikami i myśliwymi, a także z publicystami. Będziemy sobie komentować temat nieco inny niż koronawirus, epidemia koronawirusa, ale poniekąd z nim powiązany. Moim i Państwa gościem dziś jest pani Anna Malinowska, rzecznik lasów państwowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Szalat, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. Moje uszanowanie. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Witam serdecznie. Dr Grzegorz Chocian, ekolog i prezes Fundacji Eko Pro Bono. Dzień dobry. A także publicyści Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Rafał Ziemkiewicz. Witam, zawsze na każdej liście na końcu, chyba że ktoś na życie jeszcze znajdzie. I Marek Miśko z Polskiej Grupy Medialnej Rolników i Konsumentów. Witam Cię, Marku. Kłaniam się nisko, gaszę światło. Ostatni będą pierwszymi. Spotykamy się dzisiaj za pośrednictwem jednej z aplikacji, bo mimo tego, że jest epidemia koronawirusa, nie przestajemy z nadawaniem dla Państwa informacji. I tak jak powiedziałam, będziemy dzisiaj poruszać temat poniekąd związany z epidemią koronawirusa, bo to, co się dzieje na świecie w związku z właśnie z epidemią koronawirusa, jest takim papierkiem lakmusowym, dzięki któremu będziemy mogli sobie przetestować, na czym tak naprawdę teraz ludziom zależy i jakie działania są dla nich najważniejsze. I nie bez powodu zaprosiłam do dzisiejszego programu leśników, rolników i myśliwych, bo okazuje się, że jeżeli te grupy społeczne pomagają w walce z epidemią koronawirusa, no to i tak spada na nich hejt ze strony ekoaktywistów bądź zwolenników organizacji ekoaktywistycznych. Pani Anno, Lasy Państwowe wyszły z pomysłem przekazania 2 mln zł na szpitale. Te pieniądze pójdą na odzież ochronną, na środki do dezynfekcji, a nawet na ambulansy czy sprzęt medyczny. Rozumiem, że to jest jakieś takie przesunięcie środków w ramach finansowania lasów państwowych, dzięki czemu te środki właśnie będą mogły zostać przekazane na szpitale, tak? No nie zupełnie tak, dlatego że my akurat możemy przekazać w tym momencie tylko tyle, ponieważ Lasy Państwowe mają takie przepisy prawne, które nam tak naprawdę uniemożliwiają przekazywanie pieniędzy na coś, co nie jest związane z gospodarką leśną. Ale jedyną taką furtką i możliwością wsparcia przez Lasy Państwowe są środki, które posiadają nadleśnictwa. Jest ich 430 i to jest taka specjalna pula, która się nazywa na cele społeczno-użyteczne. I takim celem społeczno-użytecznym może być właśnie wsparcie na przykład szpitali w dobie koronawirusa. I to jest nasza taka jedyna furtka w ustawie o lasach, gdzie możemy przekazać te pieniądze szpitalom i zrobiliśmy szybki rekonesans, bo to też nie jest pora, kiedy nadleśnictwa akurat mają te pieniądze w tym momencie. Mhm. Bo to prędzej tak gdzieś no, w połowie roku dopiero byłoby ich więcej. Natomiast no, w tym momencie tylko 2 miliony, ale wiemy, że po prostu te pieniądze no, są potrzebne, tak? Każde się liczą i za te pieniądze oczywiście już niektóre szpitale kupią no, respiratory, część szpitali będzie wyposażona w maseczki i inne środki ochronne, także no, wiemy, że w tym momencie liczy się każdy grosz, no i dlatego chcieliśmy po prostu wesprzeć. Pani Anna, ja celowo zapytałam o te 2 miliony i nawet Pani zaznaczyła teraz w wypowiedzi, że to są tylko 2 miliony, bo opublikowaliście post na Facebooku Lasów Państwowych i pod tym postem pojawiły się właśnie komentarze, że dlaczego tylko tyle, że to są pieniądze z naszych podatków, więc nawet jeżeli jakby spirala nienawiści wobec leśników jest już tak mocno nakręcona, że nawet jeżeli pomagacie, przekazujecie pieniądze w tak ważnej sprawie, jaką jest walka z epidemią koronawirusa, to i tak jesteście atakowani. Znaczy, no wiadomo, że zawsze oczywiście się znajdą jacyś złośliwcy, tak? My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W każdym razie raczej komunikat się spotkał z pozytywnym wydźwiękiem. Również no, szpitale, które zostały przez nas wsparte, no to dziękują nam. My nie zaprzeczamy temu, że my zarządzamy mieniem Skarbu Państwa, no i te pieniądze, które przekazujemy, no
no, tak jakby należały do wszystkich Polaków, tak? No, bo my tylko jesteśmy zarządcą tego terenu, jakim są Lasy Państwowe. W każdym razie przekazaliśmy tyle, ile w tym momencie możemy, dlatego że po prostu też no, na inne możliwości wsparcia nie mamy podstaw prawnych, bo wtedy przy okazji jakiejkolwiek kontroli no, zapytano by nas, no nie wiem, a dlaczego zamiast na przeciwdziałanie pożarom w lasach albo szkodnikom w lasach, albo w ogóle jakiekolwiek inne zabiegi w lasach, daliście pieniądze na szpitale. No nie możemy prawnie tego zrobić, nie mamy podstawy prawnej. Jedyną rzeczą, jaką możemy, to jest właśnie przekazanie tych środków na cele społeczno-użyteczne. I mamy trochę inną sytuację niż inne, na przykład państwowe firmy, czy też spółki Skarbu Państwa, bo one mają większe pole do popisu. Ze względu na nasze uwarunkowania prawne, my takiego pola do popisu aż nie mamy, jeśli chodzi o wsparcie, o finansowe wsparcie udzielane, no, czy to służbie zdrowia, czy to też komu innemu zupełnie. Pani rzecznik, też jakby nawiązując do tematu dzisiejszej dyskusji, czyli hejt, dezinformacja i ataki na leśników, rolników i myśliwych, no jakby takim najbardziej jaskrawym przykładem ataku na leśników jest to, co się działo w związku z walką o Puszczę Białowieską. Jaki cel jest Pani zdaniem w dyskryminacji leśników czy ekspertów Lasów Państwowych? Znaczy, ja myślę, że w ogóle to dotyka nie tylko nas. Ja myślę, że to dotyka wielu grup społecznych, to dotyka też wielu tematów. Przecież mamy antyszczepionkowców, mamy płaskoziemców, mamy jeszcze zupełnie, no, każdy w tym momencie w internecie jest autorytetem. Tak, oczywiście, no, jedne grupy są bardziej krytykowane, inne mniej, jedne poglądy mają większe uznanie, inne poglądy mniejsze. No my akurat no, zajmujemy się też pozyskaniem drewna, no i trudno jest ludzi tak naprawdę przekonać do tego, no, mieć dobry PR w momencie, kiedy się wycina drzewo, tak? Znacznie łatwiej jest, kiedy się te drzewa sadzi, natomiast no, wycinanie no, zawsze było passé, tak? Natomiast w tym momencie ja widzę coś takiego, że i wśród polityków, i wśród też często dziennikarzy, no przejawia się taki pogląd, jakby, nie wiem, wcześniej nigdy drewno nie było w polskich lasach pozyskiwane, jakbyśmy nagle zaczęli teraz 3 lata temu, czy 4 lata temu pozyskiwać drewno. I to jest dla mnie takie trochę no, niepokojące, bo oczywiście aktywistom tę manipulację wybaczam, natomiast często posłowie, którzy wiedzą, jak wyglądają w Polsce przepisy, jak wygląda gospodarka leśna, no nagle mówią, że no, wycina się lasy, tak? Ale tych lasów się nie wycina, bo wszyscy wiedzą, że jest plan urządzania lasu, że jest z ministra środowiska raz na 10 lat i że część tych planów lasu, urządzania lasu, które obowiązuje, obowiązuje od 10 lat na przykład, czy od 8, więc była zatwierdzona jeszcze przez poprzednie rządy na przykład. No i tak samo będą miały kolejne rządy za kilka lat, że tak naprawdę będą spadkobiercami tego, co w tym momencie poszczególni ministrowie środowiska będą podpisywać. Więc dla mnie to jest takie trochę kuriozalne, że nagle się okazało, że się w Polsce drewno pozyskuje. No tak, drewno jest z lasu, pozyskujemy je od lat. Pozyskujemy jego tyle, że mimo wszystko tych lasów nam przybywa i przyrasta zasobność naszych lasów, co oznacza, że mamy coraz więcej no, drewna na pniu. Konflikt w Puszczy Białowieskiej ukazał taką bardzo istotną patologię, gdzie organizacje złożone z ekoaktywistów uzyskują możliwość stanowienia prawa, wpływania na to stanowienie prawa, czego dowodem, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, są lata 2008-2009. Panie doktorze, chciałam pana zapytać, bo mamy w Polsce takie dwie ustawy. Jest to ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ustawa o ochronie zwierząt. Te ustawy dają organizacjom tak zwanym prozwierzęcym, tak zwanym ekologicznym bardzo duże uprawnienia. I do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że w tym momencie my, jak tutaj jesteśmy, możemy założyć sobie organizację, jakieś stowarzyszenie zwykłe i oprotestować tak naprawdę każdą inwestycję w Polsce. To samo możemy zrobić, jeśli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt, założyć sobie organizację prozwierzęcą, wpisać w status tej organizacji ochrony zwierząt, wydrukować sobie legitymację i na przykład nachodzić hodowców, rolników. Taki mamy klimat? Niestety mamy taki klimat i niestety
jest jakiś kryzys wartości wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o samą możliwość udziału w procedurach administracyjnych, tutaj wymaga to małego sprostowania. Gdybyśmy założyli taką organizację ekologiczną, musielibyśmy istnieć 12 miesięcy co najmniej, żeby dostąpić do postępowania administracyjnego. Natomiast... No, ale to i tak jest jakby niewielki wymóg, biorąc pod uwagę to, jakie możemy, do czego możemy się przyczynić. Drugi wymóg, że trzeba mieć w statucie cele ekologiczne, tak można by nazwać. Można naprawdę bardzo swobodnie operować tutaj nazwami w tych celach i już się kwalifikować. Rzeczywiście z czegoś, co miało pierwotnie służyć trosce o środowisko, czyli temu, by głos społeczny mógł być usłyszany w sprawach środowiskowych, uczyniono narzędzie bardzo dużego wpływu na rozwój gospodarczy i na poszczególne dziedziny gospodarki. Do tego stopnia, że organizacje w zasadzie powoli przejmują od samorządów, ale też instytucji państwowych, kompetencje do decydowania, co będzie realizowane, a co nie będzie realizowane. I tutaj zaczyna się już niebezpiecznie robić, ponieważ te organizacje bardzo często są w ogóle niekontrolowane społecznie, poza oczywiście walnym, które od czasu do czasu się tam odbywa, tak, w każdej organizacji, to jednak społeczeństwo nie ma kontroli nad tymi organizacjami. Oczywiście można powiedzieć, jest minister właściwy do kontroli, jest prezydent, burmistrz, to też tak jest, czy starosta. Natomiast faktyczna kontrola jednak jest bardzo trudna, a wpływ tych organizacji ogromny. Ogromny, kosztujący nas bardzo wiele lat, na przykład przestoju inwestycji bardzo cennych, potrzebnych. Inwestycji z błahych powodów jest często robione. Panie doktorze, Polska niestety jest w niechlubnej czołówce państw, które mają największą ilość oprotestowywanych albo nawet zablokowanych inwestycji. No gdzieś faktycznie to ta kontrola nad organizacjami ekoaktywistycznymi no nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje i rzeczywiście mieliśmy okazję rozmawiać wielokrotnie na ten temat. W Polsce oprotestowano od momentu wejścia do Unii Europejskiej więcej przedsięwzięć niż we wszystkich pozostałych państwach razem wziętych. A to już jest patologia. Nie chce mi się wierzyć i nikt nie jest w stanie udowodnić, że u nas się budowało znacznie więcej wszystkiego niż we wszystkich pozostałych państwach. Nie, po prostu tutaj przyzwolono na takie działanie, a w dodatku nie ma żadnych prostych sposobów ograniczenia i ukarania organizacji, jeśli nie miała racji, gdy działała w sposób przemyślany ze szkodą społeczną czy ze szkodą dla inwestora prywatnego. A czy jest możliwość ukarania organizacji prozwierzęcych lub ich aktywistów za oczernianie? Piotr, rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 1 kwietnia, wyłącza myśliwych spod restrykcji premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących walki z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że możecie polować na przykład na dziki w ramach sanitarnego odstrzału dzików, w polowaniach indywidualnych oczywiście. Tylko teraz, nie wiem, czy czytałeś Facebooka, posty na Facebooku pani mecenas Katarzyny Topczewskiej i to, czego tak naprawdę wam życzyli ekoaktywiści, osoby skoncentrowane wokół pani Katarzyny Topczewskiej, jakby to, żebyście jak najszybciej zarazili się koronawirusem, to jest pikuś. Wiesz co, no, to są argumenty, które znamy bardzo dobrze, dlatego że ci ludzie, którzy bardzo często się powołują na buddyjską karmę, życzą drugim ludziom śmierci albo ciężkiej postaci raka, więc to jest normalne, jest to normalny argument, sposób funkcjonowania właśnie tych ludzi. Mam świadomość, że życzy nam się śmierci, natomiast no, nie patrzymy na to, działamy zgodnie z naszymi obowiązkami oraz prawem łowieckim, wykonujemy polowanie, wykonujemy gospodarkę łowiecką, w ramach której także jest szacowanie szkód, ponieważ nikt nas z tego obowiązku nie zwolnił. Chyba, że tak będzie i na przykład dana osoba weźmie na siebie odpowiedzialność za wypłacanie szkód, szacowanie, to wtedy odstąpimy od tego. Na razie takich planów nie ma. Zaznaczę, że musieliśmy pożegnać panią Annę Malinowską, rzecznik Lasów Państwowych. Bardzo dziękuję za udział w tej wideokonferencji. Mimo epidemii koronawirusa staramy się z państwem łączyć i robić to, jak widać, z coraz większą liczbą osób, z czego bardzo się cieszę.
Piotrze, powiedz mi, no bo tak, wy jako Polski Związek Łowiecki staracie się pomóc w trakcie epidemii koronawirusa, to samo robią Lasy Państwowe, ale też jakby śledzimy sobie fanpage'e na przykład organizacji prozwierzęcych, organizacji pseudoekologicznych, czy ty może wychwyciłeś, bo może ja nie wychwyciłam, a ty wychwyciłeś jakąś formę pomocy właśnie dla ludzi w czasie epidemii koronawirusa ze strony tych organizacji? Wiesz co, nie zauważyłem czegoś takiego, natomiast nie chciałbym komunikować tego, co ktoś nie robi, tylko to, co ktoś akurat robi, robi to skutecznie. Polscy myśliwi, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego działają w sposób i skoordynowany jako oddolne inicjatywy, ale także na poziomie zarządów okręgowych, których jest 49, ale także w ramach centralnej akcji Polskiego Związku Łowieckiego. Kupowane są respiratory za pieniądze, prywatne pieniądze polskich myśliwych. To nie są pieniądze z żadnych podatków ani z jakichś dofinansowań. To są nasze własne pieniądze, które pochodzą z naszych kieszeni. Druga rzecz, coś co myślę, że nie umknęło ostatnio nawet mainstreamowym mediom, jest to, że myśliwi oddolnie uszyli 140 tysięcy maseczek chirurgicznych, higienicznych, które już zostały w liczbie 100 tysięcy przekazane do szpitali. To zaoszczędziło, mówimy o samym koszcie materiału, 500 tysięcy złotych, a to nie ma w tej cenie ani rozwożenia paliwa, ani także czasu pracy tych, którzy byli zaangażowani. Jest to 20 kilka miast, które są koordynowane. Dla rozmiaru mogę tylko powiedzieć, że jest to 300 kilometrów gumki, 140 kilometrów fizeliny, 12 kilometrów kwadratowych powierzchni, więc jest to ogromny sukces myśliwych, którzy oddolnie zadziałali w tej kwestii. Myślę, że w najbliższych dniach też podsumujemy większość tych akcji. Tych akcji jest tak dużo, że po prostu mamy problem nawet z opisaniem wszystkich. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wielu naszych myśliwych, nawet mamy kolegę z Zarządu Okręgowego z Wrocławia, który zorganizował akcję produkowania tam chyba blisko 500 przyłbic dla lekarzy wydrukowanych na drukarkach 3D. Wszystko to jest robione za pieniądze myśliwych. Rolnictwo jest, bo tutaj rozmawiamy sobie o łowiectwie, łowiectwo jest ściśle powiązane tak naprawdę z rolnictwem i rolnictwo w tym momencie jest bardzo dotknięte epidemią koronawirusa i nawet bardzo ciężko jest szacować skutki epidemii koronawirusa dla sektoru rolnego, no bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy epidemia się w ogóle skończy. Jednak tak jak w wypadku ASF-u, znaczy inaczej, poza koronawirusem rolnictwo jest jeszcze atakowane przez ASF, tak samo jest już od bardzo długiego czasu, a atakowane w sposób skoordynowany za pomocą na przykład jakichś technik socjologicznych, oddziaływania przez skrajne emocje, czy nawet lobbingu. Atakowane są każde branże, każde sektory branży rolnej. I tak naprawdę nie ma w tym momencie sektora rolnego, który opartego na produkcji zwierzęcej, który nie zostałby zaatakowany przez organizacje ekologiczne. Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, jeszcze pan Wójcik, bardzo często zwraca uwagę na to, że za tą ideologią kryje się biznes. No tak, to jest biznes i to bardzo poważny biznes, bo organizacje ekologiczne, to wiedzą chyba wszyscy, przecież nie działają dla dobra zwierząt, tylko dla dobra własnego portfela i swoich mocodawców i to jest przecież oczywiste. I tylko naiwne osoby myślą, że faktycznie to są działania dla dobra zwierząt. Warto to wymienić wpływy, bardzo duże wpływy organizacji ekologicznych sięgające w zeszłym roku ponad 70 milionów złotych, przy czym prezesi niektórych organizacji ogłaszają bankructwo, czyli no, konsumenckie, chcąc nie spłacać własnych długów i tak dalej, ale to jak gdyby inny temat. Oczywiście, jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie ma ani jednego działu rolnego, który nie byłby zaatakowany przez organizacje pseudoekologiczne. Zwierzęta futerkowe, które ja osobiście hoduję, są atakowane od lat, ale nie tylko. Jest atakowane mleko, żeby mleka nie spożywać, jest atakowane mięso, jest atakowany drób, żeby tego drobiu nie hodować, w sensie takim, żeby no podnieść tak warunki, żeby ten drób był nieopłacalny w hodowli. Są atakowane jaja, żeby jaja po prostu nie były sprzedawane. No, mamy dzisiaj, szanowni państwo, taką sytuację, że grupa 20-kilkulatków potrafi w taki sposób atakować sieci, duże sieci marketów, wymienię z nazwy, czy to jest Biedronka, czy to jest Lidl, czy to są inne sklepy, które już zadeklarowały,
pod naporem organizacji ekologicznych wycofanie się ze sprzedaży jaj trójek, a wiadomo, że Polska jest liderem właśnie w produkcji tego typu asortymentu. A więc, drodzy Państwo, jeśli grupa 20-kilkolatków potrafi w tak skuteczny sposób uderzyć w potężne sektory gospodarki rolnej, to ja nie wiem, czy to świadczy tak naprawdę o ich skuteczności, czy o raczej bezradności państwa polskiego. Pamiętajmy, że były takie sytuacje, że Stowarzyszenie Otwarte Klatki, to mogę powiedzieć wprost, ówczesna pani prezes Dobrosława Gogłoza, atakując kilka lat temu branżę hodowców zwierząt futerkowych, spotykała się z jedyną konkurencją tejże branży, czyli z niemieckimi firmami utylizacyjnymi, które na nagraniu z ukrytej kamery wprost stwierdziły, że mają wspólny cel w zamknięciu branży hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Więc została sytuacja zgłoszona do odpowiednich organów ścigania. Ja nie wiem, generalnie w jaki sposób można pozwolić na to, żeby każdy sektor, który tak naprawdę zyskuje ogromną wartość na rynkach zewnętrznych, był atakowany właśnie przez te grupy. To jest z jednej strony niesamowite, z drugiej strony naprawdę niewiarygodne, bolesne, bym powiedział, z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia rolnika, z punktu widzenia przedsiębiorcy rolnego, bo musimy się zmagać nie tylko z atakowaniem konkretnych sektorów, ale też z blokowaniem inwestycji, czy też z ogromnym hejtem wylewanym na rolników. Nie będę długo szukał, może nieładnie jest mówić o sobie, ale powiem w tym konkretnym przypadku, że morze hejtu wylewane na moją osobę, na moją rodzinę, naprawdę to jest rzecz niesamowita. Trzy pożary. Nie mam dowodów, że to były spowodowane te pożary przez organizacje ekologiczne, ale szanowni Państwo, w 11 dni, w moich gospodarstwach doszło do 3 bardzo dużych pożarów. Akurat w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo głośno mówić o tym, że należałoby ukrócić działalność organizacji pseudoekologicznych. Oczywiście te organizacje nie zostały złapane za rękę, że to one podpalały, bo już dzisiaj pewnie te osoby by siedziały w więzieniu, natomiast całe morze nienawiści, hejtu wylanych na mnie, ja nie wiem, czy ktoś, czytając tysiące komentarzy, jest to tysiące osób, które te komentarze czytają, nie wiem, czy ktoś z nich nagle nie stanie się, nie wiem, takim aktywistą, który postanowił wziąć sprawę we własne ręce i wymierzyć sprawiedliwość po swojemu. Tak to właśnie, proszę Państwa, jest. A więc dzisiaj mamy sytuację taką, że nastolatkowie, studenci, i to jest zamienne, najczęściej w organizacjach ekologicznych nie ma ani jednego ekologa, nie ma jednego specjalisty z zakresu ochrony środowiska, z zakresu hodowli zwierząt, nie ma ani jednego zootechnika. Natomiast mamy osoby, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby pouczać profesorów, żeby pouczać doktorów, żeby pouczać rolników, żeby pouczać praktyków, żeby pouczać myśliwych, czy też leśników, w jaki sposób mają wykonywać swoją pracę. Proszę Państwa, to jest, brak mi słów, ale według mnie to jest czas najwyższy, żebyśmy jako społeczeństwo, jako grupy zawodowe zrobili z tym porządek i nie dopuścili do tego, żeby nastolatkowie niszczyli potężne sektory polskiej gospodarki. Jako aktywiści z obozu dla Puszczy nawet posługują się takim stwierdzeniem, że musi nastąpić pewna wymiana pokoleniowa w lasach, żeby było dobrze, że to pokolenie leśników po prostu musi odejść. Panie doktorze, aktywiści określają się jako bojownicy o przyrodę, czyli mamy do czynienia już z takimi typowymi bojówkami właśnie złożonymi z tych ekoaktywistów, z animalsów. Co się za tym kryje? Czy mamy już do czynienia z takim definitywnym ekoterroryzmem w Polsce? Mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Jest ono bardzo dobrze ustrukturyzowane, sieciowane i podzielone są zadania pomiędzy różnymi organizacjami. Ja to kiedyś omówiłem i opisałem, że są pewne takie 3 grupy. To są właśnie aktywiści, którzy bardzo często pełnią rolę takich wywiadowców, którzy uprzejmie donoszą na to, cokolwiek inwestor chce zrobić. Następnie są harcownicy, którzy właśnie uczestniczą w takich akcjach, typu happeningi, czasem podpalenia. Mam nadzieję, że tamte były przypadkiem, ale zbieżność zdarzeń i bliskość ich pokazuje, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. No i są tak zwane wojska zaciężne, to znaczy ludzie, którzy świetnie znają przepisy prawa, mają bardzo dobre relacje z instytucjami unijnymi,
i tam lobbują zmiany przepisów prawa. Panie doktorze, nie tylko z instytucjami unijnymi, ale również w polskich instytucjach, w polskich ministerstwach, w polskich bardzo ważnych instytucjach zasiadają właśnie ekoaktywiści, którzy próbują przepchnąć swoje zapisy. Mamy tutaj przecież ustawę o ochronie środowiska, ustawę o ochronie zwierząt, mamy Najwyższą Izbę Kontroli. Też pojawiały się przypadki, gdzie jedna z pań właśnie była bardzo blisko jeszcze wtedy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Kwiatkowskiego. No, na pewno tak jest, mamy wiele takich przykładów. Ja jeszcze zwróciłem uwagę jakiś czas temu na inne niebezpieczne zjawisko, otóż organy wydające decyzje administracyjne, na przykład decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych czy pozwolenia wodnoprawne, czasem wręcz wykorzystują organizacje, nieformalnie prosząc je o to, a mówię to nie bez kozery, bo znam takie przypadki, są one potwierdzone, by organizacje oprotestowały niechcianą inwestycję na terenie gminy, przez co te organizacje czują się absolutnie bezkarne, gdyż mają parasol ochronny instytucji, która za chwilę wyda decyzję w danej sprawie. No, jest to klasyczny układ mafijny. Niestety takie rzeczy mają miejsce nawet w ubiegłym tygodniu. Tak, coś takiego miało miejsce. Mamy teraz kwiecień, jest to czas zbiórki 1% naszego podatku i organizacje ekoaktywistyczne bardzo uaktywniły się na swoich profilach na Facebooku, na Twitterze. No, w terenie działać aktywnie nie mogą, chociaż zdarzają się przypadki, że ekoaktywiści uważają, że są ponad prawem i ich obowiązujące obostrzenia związane z kwarantanną chociażby nie obowiązują, więc nachodzą hodowców, ale o tym może za chwilę. Kwarantanna sprzyja temu, że ma się dużo czasu. Ja sobie poprzeglądałam fanpage'e największych organizacji prozwierzęcych w Polsce. Oczywiście to jest zbieranie 1%, ckliwe grafiki, przekaż nam swój 1%, pomóż nam pomagać, etc. Tylko, że jest to przeplatane filmikami, na przykład, kiedy zwierzęta idą do ubojni i to, co się dzieje w tych komentarzach, to jest jakaś patologia, bo czytałam masę komentarzy, gdzie osoby skoncentrowane wokół ekoaktywistów bardzo by chciały, żeby na przykład na miejscu tych zwierząt byli rolnicy. Szczepan Wójcik. No powiem tak, nie tylko wzywają te organizacje, czy też proszą o przekazanie 1%, ale też proszą o pisanie testamentu, w którym osoby przekażą spadki, więc całe domy i tak dalej. Więc oczywiście to jest manipulacja, którą posługują się organizacje ekologiczne tylko po to, żeby zarobić pieniądze. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że tym organizacjom wyłącznie chodzi o pieniądze, tylko i wyłącznie. No w jaki sposób, drodzy Państwo, oni mają nakłonić normalnego człowieka, żeby przekazał im pieniądze, jak nie w taki sposób, że pokazują takie czy inne zwierzęta, które idą do ubojni. No wiadomo, że to jest manipulacja, zresztą wielokrotnie przez nas obnażona, gdzie są zastosowane proste techniki podkładania dźwięku, muzyki, filtrów i tak dalej. No i te organizacje niestety opanowały tą manipulację do perfekcji. Natomiast najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest to, że na to nabierają się politycy, a politycy, jak wiemy, stanowią prawo nie tylko w Polsce. Mamy przykłady posłów, posłanek, które jawnie lobbują za tymi organizacjami, chociaż te organizacje też jawnie lobbują. To są przecież nielegalne lobbyingi, nielegalna próba wpłynięcia na zmianę prawa, więc sytuacja jest znacznie bardziej trudna, znacznie bardziej skomplikowana. Mówimy, tak jak powiedziałem, nie tylko o kwestii wyłudzenia pieniędzy, zarabiania pieniędzy, ale też o zmianach prawnych mających służyć konkretnym grupom interesu, bo tak jak słusznie moi przedmówcy zauważyli wcześniej, że często organizacje ekologiczne są używane do tego, żeby blokować pewne inwestycje, na czym ktoś przecież zarobi. Znamy przykłady blokowania inwestycji, gdzie właśnie te organizacje są wykorzystywane, a więc dziwi mnie tylko fakt, że mimo tego, że posłowie wiedzą, służby wiedzą o tym procederze bardzo powszechnym, jednak no dziwnym trafem wciąż te organizacje mają bardzo, bardzo duże uprawnienia, nie ponosząc żadnych, absolutnie żadnych konsekwencji, nawet jeśli łamią prawo. Nie słyszałem jeszcze o takiej sytuacji, nie licząc jednego już na zakończenie, że jedna faktycznie organizacja ekologiczna w Poznaniu została zdelegalizowana, ale to tylko dlatego, że po prostu kradła zwierzęta za ogromne pieniądze.
ale to są naprawdę jednostkowe sytuacje, a potrzebne jest zdecydowane i mocne działanie służb państwowych i państwa polskiego. Łukaszu, bo teraz akurat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, no jest to partia nominalnie konserwatywna, oczekiwaliśmy pewnych rozważnych działań ze strony tej partii, ale już w 2017 roku była właśnie zaproponowana ustawa o ochronie zwierząt, która nadawała organizacjom prozwierzęcym bardzo szerokie uprawnienia, na przykład wchodzenie na prywatną posesję bez zgody lub mimo sprzeciwu właściciela. Tutaj bardzo często mówi się o tym, że politycy nie dostrzegają tego zjawiska, jakie zapanowało w Polsce. Z czego to twoim zdaniem wynika? No to jest ten aspekt, o którym tutaj chyba jeszcze nikt nie mówił, że Szczepan Wójcik częściowo o tym wspominał, więc ja powiem. Po pierwsze, jak słucham waszych wypowiedzi, no to moje skojarzenie, zresztą skojarzenie, które miałem już wcześniej, jest takie, że bardzo wiele tych organizacji, a właściwie cały ten pseudoekologiczny, prozwierzęcy ruch wykazuje cechy typowe dla sekty. To znaczy na szczycie jest ktoś, kto na tym zarabia i realizuje jakieś swoje interesy, no tak bardzo często w sektach jest, a niżej są ludzie, którzy się odznaczają absolutnym fanatyzmem. I wszystkie te stwierdzenia i wszystkie te obelgi i te hejty, o których tutaj mówił i Piotr, i Szczepan, one wszystkie właśnie mają źródło w tym fanatyzmie, który zresztą się przejawia nawet w tym, jak te organizacje się nazywają, no bo jeżeli jest organizacja, to jest mój ulubiony przykład, która się nazywa Ludzie Przeciwko Myśliwym, to znaczy, że ci, którzy ją założyli, uważają, że myśliwi to nie ludzie, no bo to jest taka operacja psychologiczna. Skoro ludzie przeciwko myśliwym, to ludzie po jednej stronie, a po drugiej mamy kogoś odhumanizowanego, jakichś bandytów, którzy mordują zwierzątka. No i tak to właśnie działa. Czyli mamy tutaj pewien mechanizm sekciarski i ten sekciarski fanatyzm właśnie widać między innymi w komentarzach, w tym jak ludzie, którzy są zwolennikami, nawet niekoniecznie członkami tych organizacji, się zachowują. Natomiast no, większy problem jest, kiedy się okazuje, że ludzie o sekciarskiej mentalności w tych sprawach nie tylko zasiadają w parlamencie, ale co gorsza niestety są członkami formacji, która rządzi. I ja akurat nie wiem, jakie jest tutaj państwa zdanie. Ja jestem przeciwnikiem takiego dosyć modnego pojęcia, które się przejawiało czy pojawiało w różnych dyskusjach, również lansowane przez think tanki, które bardzo szanuję, zielony konserwatyzm. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, to jest fałszywe podejście, chociażby dlatego, że ten proekologiczny, taki fanatycznie proekologiczny kierunek nie ma z konserwatyzmem kompletnie nic wspólnego. Konserwatyzm sam w sobie zawiera szacunek dla środowiska naturalnego, ale każe balansować wartości. No człowiek jednak jest na pierwszym miejscu, nie zwierzęta i nie przyroda. Oczywiście w przyrodzie my żyjemy i musimy ją szanować, to jest dobre dla nas. W takim stopniu, w jakim jest dla nas dobre, musimy o nią dbać. I to jest prawdziwa ekologia. Natomiast pojęcie zielonego konserwatyzmu moim zdaniem jest jakąś próbą kulawego podpięcia się pod ruchy, które de facto są skrajnie lewicowe. No i tu dochodzę do odpowiedzi na pytanie, które mi zadałaś. Bo tak naprawdę nie można, przyznając się do wartości konserwatywnych, pozostając z nimi w zgodzie, podłączyć się pod to, co jest dzisiaj ekologizmem. Ja tak nazywam tę fałszywą ekologię. Nie da się tego po prostu pogodzić. I jeżeli dzisiaj w rządzącej partii mamy polityków, którzy niestety się przyznają właśnie do tego kierunku ekologistycznego, no to jest tylko dowód na to, że albo oni sami, albo cała ta formacja z konserwatyzmem po prostu nie ma wiele wspólnego. I oni wyrządzają ogromną szkodę i rolnictwu, i myśliwym. Jedyna nadzieja, i myślę, że może to jest jakiś pozytyw w tym wszystkim, ponieważ trzeba to zobaczyć też w szerszym kontekście. To nie są tylko ruchy animalsów, to nie są tylko ruchy ekologistyczne. To jest blokowanie strategicznych inwestycji, to jest blokowanie importu chociażby z zagranicy. Więcej nawet. To się wszystko łączy z całą ekologistyczną religią. Czyli również gdzieś tam na przykład jest Europejski Zielony Ład jako ta
czapa nad tym wszystkim. To jest ze sobą powiązane. I jedyny plus tej fatalnej sytuacji, w której teraz jesteśmy, jest taki, że być może tutaj przyjdzie jakieś otrzeźwienie ze względu na fatalne skutki gospodarcze tego, co się dzieje. I to otrzeźwienie spowoduje, że pewne elementy z tej układanki będą musiały wypaść. Że na przykład wypadnie właśnie Europejski Zielony Ład, mimo że widziałem, że w wywiadzie dla portalu Business Alert Sylwia Spurek tam broniła właśnie, że nie możemy z tego zrezygnować, to musi być, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza, ale może to jednak wypadnie i może pociągnie za sobą również przynajmniej te najbardziej szalone ruchy ekologistyczne typu Extinction Rebellion, jeżeli chodzi o walkę z klimatem. Jest też ten odłam, o tym tu Szczepan Wójcik częściowo mówił, taki jakby no odprysk Extinction Rebellion, który walczy o to, żeby przestać zwierzęta zjadać. I walczy też w taki sposób, że na przykład parę miesięcy temu potrafili ci ludzie, no właściwie ekoterroryści, tak ich trzeba nazwać, zablokować jedno z największych targowisk w Londynie, bo tam się handluje mięsem, więc oni tam się położyli, poprzykuwali i zablokowali ten handel na kilkadziesiąt godzin. Miejmy nadzieję, że to będzie uboczny, dobry skutek tego, co się w tej chwili dzieje. Pytanie, na ile świadome jest społeczeństwo tego, co się tak naprawdę dzieje, no bo ludzie oczywiście żyją koronawirusem, to jest teraz oczywiste, ale organizacje takie właśnie prozwierzęce, ekoaktywistyczne nie śpią, ta aktywność w internecie jest teraz bardzo duża. No i właśnie chciałam zapytać, co ze świadomością zwykłych ludzi, czy w ogóle konsumentów na temat tego, co się teraz dzieje w trakcie epidemii koronawirusa, bo musimy też pamiętać o takich przykładach jak na przykład Holandia, gdzie zaczęło się od zakazu hodowli zwierząt na futra, a teraz po wejściu rządu w koalicję z zielonymi partiami politycznymi, lewicowymi partiami politycznymi, w Holandii pojawił się postulat ograniczenia produkcji do 50%. Marek Miśko, czy ty sobie wyobrażasz sytuację, że przed epidemią koronawirusa w życie wchodzi Europejski Zielony Ład? Bogu niech będą dzięki, że nikt na ten pomysł nie wpadł kilka lat temu i że nie zostało to zrealizowane. Zresztą musimy pamiętać, proszę Państwa, że ci ludzie nie mieliby żadnego wpływu na politykę ani przekaz społeczny, gdyby nie mieli w jakiś przedziwny sposób posłuchu u polityków, jak okazuje się również wewnątrz partii rządzącej współczesnej. Ja powiem tak, warto wrócić do klasyka. I pan Rafał Ziemkiewicz pewnie tutaj się uśmiechnie, ale ja przed audycją, wiedząc jaki będzie jej temat, sięgnąłem sobie otóż po życie seksualne lemingów. I tutaj w jednym z felietonów znajdziemy odpowiedź na to pytanie, oczywiście ona też jest zawarta w pewnym sensie w Michnikowszczyźnie sprzed wielu lat. Ale posłuchajmy sobie. Jak już się obudzą, to może zdadzą sobie sprawę i zadadzą pytanie, dlaczego dali się tak nabrać? Odpowiedź jest oczywista. Dlatego, że uwierzyli, iż wystarczy bezgranicznie gardzić wiochą, żeby samemu przestać nią być. Skąd jest posłuch u tych nowoczesnych, futurystycznych ludzi, których nawet Lem nie zdołał przewidzieć w pewnym stopniu? Dlatego, że oni, będąc wiochą, dzisiaj za wszelką cenę próbują wiochą gardzić. Podam prosty przykład. Średniej klasy, małe gospodarstwo rolne dzisiaj, zajmujące się produkcją mleka, produkuje około 60 tysięcy litrów mleka miesięcznie. Wyprodukowanie tego mleka w zależności od koniunktury to jest pomiędzy złoty 20 a złoty 40. Dziś mleczarnie są pełne i nie chcą od tych rolników przyjmować tego mleka. Więc malutkie gospodarstwo mające 100 krów, bo to jest małe gospodarstwo, pozostaje każdego miesiąca podczas pandemii koronawirusa z 60 tysiącami mleka. Nie mogą tego sprzedać, muszą to zutylizować, oczywiście w utylizatorniach niemieckich. Koszt około 2 zł 40 groszy, czyli dwa razy więcej niż kosztuje produkcja tego mleka. Nie mogą tego wylać na pole, bo będzie nowa pandemia. Cały system naczyń połączonych rolniczych, biznesowych, przedsiębiorczych, bo przecież cały biznes na tym stoi, w zasadzie kalkuluje się na takim jednym przestawieniu dźwigni, która nazywa się koronawirus. I to przestawienie dźwigni, jestem przekonany, bo takie też mam komunikaty, takie informacje, doprowadzi do potężnej katastrofy na rynku żywnościowym. I w związku z tym, że nie możemy eksportować, a przypomnę, że polski eksport produktów rolno-spożywczych to jest 32 miliardy złotych każdego roku, tyle kapitału przyprowadzamy do Polski w wyniku wymiany handlowej rolniczej, już jest szacowany, że będzie wynosił około 20 miliardów w tym roku.
proszę sobie wyobrazić, czy na inne działalności socjalne będziemy mieli pieniądze, jeżeli ten rynek rolniczy zostanie w taki sposób drastycznie zniszczony i zahamowany. Zielony Ład natomiast miał polegać na tym, że będziemy ograniczali produkcję rolną do tego stopnia, że gdyby wszedł on w życie, dzisiaj moglibyśmy mieć potężny problem z żywnością na rynku. Tylko dlatego w Polsce jest ta żywność dzisiaj, dlatego że mamy nadprodukcję tej żywności. Gdybyśmy skupili się na małych gospodarstwach, tej żywności po prostu by nie było, albo ceny tej żywności byłyby takie, że nie byłoby w większości ludzi, a szczególnie już jakichś emerytów czy rencistów, na to stać. Ja powiem tak, kończąc, żeby nie przedłużać. Tutaj trzeba się znowu odnieść do klasyka, choć trochę starszego i już nie żyjącego niż Rafał Ziemkiewicz. Bo otóż Dołęga Mostowicz włożył w usta Georgesa Ponimirskiego w ostatniej scenie swojej powieści Kariera Nikodemadyzmy takie oto zdanie: z was się śmieje durnie. I tak, ja się dzisiaj śmieję. Politycy dali zbyt dużo uprawnień ludziom, którzy naprawdę są po pierwsze nieweryfikowalni, niekontrolowalni w żaden sposób, mogą doprowadzić do protestów, które kosztują przedsiębiorców, przemysłowców, inwestorów setki milionów złotych. Przykład ostatnio trasy numer 7 krajowej, która została zablokowana ze względu na to, że jakiś chomik spał w lesie i znaleziono jamę w okolicy budowy chomika europejskiego i nie wolno było budować, dokończyć tej trasy. A przecież maszyny, do jasnej cholery, ktoś wynajął na godziny, na doby i trzeba to było spłacać, ale nie, chomik europejski był ważniejszy. I teraz pytanie jest takie, jeżeli doszliśmy już dzisiaj do przekonania, że sama Puszcza Białowieska i wycinka sanitarna w otulinie tej puszczy była konieczna, a podjęte decyzje Prawa i Sprawiedliwości przecież przeciwko profesorowi Janowi Szyszce, którego usunięto ze stanowiska również z tego względu, bo za dużo zamieszania robił, ta wycinka była konieczna, dzisiaj umiera... nie tylko lasy państwowe w związku z rozprzestrzenianiem się tego kornika, ale również lasy prywatne, to pytanie, na którym skłocie szukać tych zielonych ekologów teraz, żeby zwrócili pieniądze nam, państwu, za to, jakie koszty ponieśli. Bo otóż, jeżeli jesteśmy przedstawicielami struktury łacińskiej, musimy respektować rzymskie prawo, grecką filozofię, czyli rozum i godność człowieka oraz ducha chrześcijańskiego. Więc pytam teraz, gdzie jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność, proszę Państwa, jest dzisiaj naprawdę towarem bardzo mocno reglamentowanym, nikt jej nie chce brać. Ktoś musi odpowiedzialność za to wszystko ponieść i ja żądam satysfakcji jako obywatel, republikanin. Marku, mówisz o odpowiedzialności, ale tutaj też takim skrajnym przykładem jest właśnie wspomniany już w tej rozmowie Pogotowie dla Zwierząt, które zostało zdelegalizowane, o ile się orientuję, wyrokiem sądu, natomiast za chwilę powstało kolejne stowarzyszenie z tymi samymi ludźmi, a pan Grzegorz B., już wielokrotnie skazany prawomocnymi wyrokami za przywłaszczenie wartościowych zwierząt, dalej jeździ na interwencje i tak naprawdę jest bezkarny. Redaktor Rafał Ziemkiewicz został wywołany tutaj do głosu i panie redaktorze, no w zasadzie jedyne, co usłyszeliśmy teraz, to, że na Facebookach, portalach społecznościowych, ogólnie teraz organizacji aktywistycznych pojawiają się kłamliwe posty atakujące chociażby właśnie myśliwych, że teraz myśliwi będą sobie urządzali grupowe polowania na zwierzęta w lasach. Hejt, że 2 miliony to jest za mało. Sytuacje, gdzie organizacji prozwierzęcych prawo nie obowiązuje, bo one są nie wiadomo w sumie nawet jaką służbą, która samodzielnie sobie wydrukowała jakieś plakietki i nachodzi ludzi, każąc im wychodzić na przykład ze swoimi czworonogami na zewnątrz w czasie epidemii koronawirusa, czy na przykład sytuacje, gdzie na miejscu ubijanych zwierząt powinni być rolnicy. Czy pana zdaniem, po tym, co się teraz dzieje w związku z epidemią koronawirusa, myślenie ludzi troszeczkę się zmieni i jednak rolnicy, myśliwi, leśnicy będą lepiej odbierani, czy będzie wręcz odwrotnie? Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ myślenie ludzi niestety jest w dużym stopniu przez media kształtowane, a media generalnie nie są robione przez ludzi bardzo mądrych. Mamy tutaj, tutaj już Marek Miśko mnie zacytował, więc nie mogę powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć, że jednym z filarów tego, niestety także po stronie pisowskiej, bo PiS jest wbrew czarnemu PR-owi, któremu robi opozycja, jest taką partią inteligencką ze wszystkimi tego złymi stronami i tam
którym wiodą ludzie, no, którzy tak jak sam komendant prawdopodobnie żywej krowy z bliska nigdy w życiu nie widzieli, a już to, żeby ją wydoili na przykład, to się w głowie nie mieści, którzy sobie po prostu wyobrażają przyrodę w sposób jakiś skrajnie naiwny. Nawet na Zachodzie ukryto takie określenie bambizm, czyli w myślenie o przyrodzie na podstawie kreskówki o jelonku bambim, który ma bardzo ładne, duże oczka, i ci ludzie właśnie nic nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że dziki to są straszliwe szkodniki, że to się mnoży, to łataństwo potwornie i że zniszczy cały ekosystem, jeżeli się tej populacji nie ogranicza właśnie dzięki łowiectwu. No i na czym w ogóle polega produkcja rolna? Oprócz tego, oprócz całej tej głupoty, która w tym wszystkim jest, oprócz takiej właśnie niewiedzy kompletnej, to jeszcze mamy do tego polski specyficzny element, czyli właśnie pogardę dla wieśniaka, pogardę dla chama, która jest tym większa, chama biorę w cudzysłów oczywiście, która jest tym większa, im bardziej elity są pochodzenia z świeżego awansu społecznego, im bardziej się chcą odciąć od tego. I ten fanatyzm, który do nas płynie z Zachodu, no bo jakby wzorce przychodzą z Zachodu, ten fanatyzm znajduje takie bardzo szczególne warunki tutaj do zrobienia kariery. Jeszcze jest trzecia rzecz, czyli to, co zwykło się nazywać państwem z dykty. No, nieskuteczność, niewładność rozmaitych służb, rozmaitych działań, stanowienia prawa. Kiedy dzisiaj słyszę o tych pseudoekologicznych organizacjach, to mam w pamięci początek lat 90., kiedy to postawiono nieba przychylić związkom zawodowym i była przez jakiś czas taka ustawa, że każdych 10 osób, które zadeklarowało, że zakłada związek zawodowy, stanowiło grupę inicjatywną, jako taka podlegała ochronie i nie mogli zostać wyrzuceni. Więc sam znałem znajomą znajomego, która została szefową jakiegoś domu kultury, który był w ogóle jakimś absurdem socjalistycznym, dziurawą sitkiem na pieniądze, z tego kradli wszyscy. I ten dom kultury w Warszawie zatrudniał, uwaga, 113 osób. I okazało się, że jak ona przyszła jako nowa szefowa, to po pierwsze nie może nikogo zwolnić, ponieważ w tym domu kultury natychmiast założono 10 związków zawodowych, każdy po 10 członków. Jeżeli ktoś myśli, że pozostałych 13 można zwolnić było, to się myli, bo oni byli w okresie ochronnym z innych paragrafów i dlatego się nie założyli 11 związku. I to ileś tam lat funkcjonowało, ten idiotyzm. I teraz tak samo właśnie stanowi się prawo dotyczące organizacji tak zwanych prozwierzęcych, dotyczące organizacji inwestycji. Dlaczego? Ponieważ ludzie odpowiedzialni za to nie mają ni w cholery zielonego pojęcia, o co w ogóle chodzi. Ponieważ partia nominalnie chłopska, ludowa, która w Polsce jest zajęta wyłącznie rozstawianiem się, zajmowaniem stołków, a nie jakimkolwiek edukowaniem społeczeństwa. Ponieważ w mediach się pokazują wariaci, którzy mówią, że epidemia koronawirusa wybuchła dlatego, że ludzie mięso jedzą, bo się z tego mięsa się robią, prawda, rozmaite rzeczy straszne i niestety ktoś może w to uwierzyć. I na dodatek wchodzą do szkół, do przedszkoli i tam wykorzystując to, że te dzieci są dziećmi miastowymi i nie mają zielonego pojęcia w ogóle, co to jest krówka, co to jest jelonek, co to jest dzik, opowiadają im jakieś kompletne androny powodujące, że to po prostu ci ludzie potem dorastający wyobrażają sobie w jakiś skrajnie idiotyczny, naiwny sposób przyrodę. To jest cały splot takich rozmaitych czynników, z którymi się trzeba zmierzyć, punkt po punkcie je rozbijając. Myślę, że trzeba zacząć od edukowania elit politycznych, bo one są naprawdę w tematach rolniczych głęboko uprzedzone i głęboko niedokształcone. No i również bardzo ważne jest przebijanie się przez ten ton mediów, który jest tonem, jak mówię, właśnie pogardy dla wsi, pogardy dla rolnictwa, że to jest zacofane, że to jest w ogóle coś dziwnego, starego, niepotrzebnego. Idą wielkie zmiany w tej chwili, nie wiadomo w jaką stronę, no miejmy nadzieję, że troszkę to ludziom uświadomi na przykład to, że dobrze jest mieć krajowych producentów żywności, bo jak się to zaniedba,
to w pewnych dramatycznych momentach się może okazać, że po prostu nie będzie co jeść. I wtedy dopiero się okaże, że przyroda to nie działa tak jak jelonek Bambi, bo to jest postać z kreskówki, tylko że tak naprawdę to zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jeżeli mogę dodać dwa słowa do tego, co Rafał powiedział, tu mówiłeś, Rafale, o edukacji w kontekście, jak rozumiem, PSL-u tak zwanego, edukacji na temat wsi, rolnictwa i tak dalej. Ja myślę, że tutaj jest bardzo ważna sprawa, bo niestety tu mamy też do czynienia ze zderzeniem próby opowiadania o tym, na przykład jaką rolę myśliwi i łowiectwo pełnią, jak są ważni, z fanatyzmem kompletnie bezrefleksyjnym. No ja na przykład sam słyszałem historię, słyszałem, no po prostu ona się zdarzyła w szkole, do której moje dziecko chodzi, gdzie klasa poszła do Muzeum Łowiectwa i była z tego wielka awantura, no bo część rodziców uznała, że jak to, no do muzeum, gdzie tam pokazują, jak się zwierzątka zabija, no to przecież jest skandal, to jest indoktrynacja. Sami nie rozumieli, że to oni padli ofiarą indoktrynacji, no bo muzeum poświęcone takiemu tematowi pokazuje po prostu, na czym polega łowiectwo, na czym polega ta niezwykle ważna dziedzina, ale tak ludzie są sfanatyzowani. I jeszcze jedna rzecz, Marek tutaj mówił, Marek Miśko mówił o tym, jak wygląda produkcja małego, powiedziałeś, Marku, gospodarstwa. Ludzie nie rozumieją również tego, że wieś, wyprowadzają się miastowi, wyprowadzają się na wieś i mają pretensje, że im śmierdzi. To jest bardzo częsty motyw, który się dzisiaj pojawia, że tam, o, tam krowy hoduje, świnie tu, śmierdzi mi, przecież ja się wyprowadziłem na wieś, żeby mi ładnie pachniało. No nie, no przepraszam, mówiąc brutalnie, od tego jest wieś, żeby pachniało tak jak na wsi. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że to nie jest tak, że tam ktoś sobie hoduje cztery świnki. Jeżeli my mówimy o produkcji rolnej dzisiaj, to mówimy naprawdę o potężnym biznesie. To jest biznes bardzo często większy niż ten, który znają ci miastowi, tylko oni tego nie rozumieją. Na czym to polega? Nie rozumieją właśnie dlatego, że się o tym nigdzie nie mówi i nigdzie się o tym nie uczy, a jeżeli się próbuje, tak jak w tym przykładzie z wizytą wycieczki szkolnej, o którym mówiłem, to się to spotyka wręcz z fanatycznym sprzeciwem. Ale bo też, Łukaszu, jest tak, że większość naszych kolegów dziennikarzy w życiu nie wyjechała 10 kilometrów za miasto, chyba że jeżeli to leci samolotem do Włoch, no może teraz będzie latać gdzie indziej, na narty czy do jakiegoś kurortu. I to, że ja na przykład przez jakiś czas byłem formalnie rolnikiem, to było w ogóle wielkie zdumienie i zdziwienie. Nawiasem mówiąc, moje dzieci chodzą do bardziej postępowej szkoły, okazuje się, posłałem, bo u mnie byli rodzice, którzy zrobili wielką awanturę, że dzieci chciano zabrać do Muzeum Wojska Polskiego, ponieważ to jest broń, to służy do zabijania, to jest demoralizowanie dzieci, pokazywanie im wojny w ogóle. Jak można? Za to do Polinu chyba dwa razy w roku cała klasa była prowadzona w kółko na tę samą wystawę. Więc mamy rzeczywiście do czynienia z taką pewną zmową nowomodną, w której udało się wylansować, że eko to jest zdrowe, eko to jest dobre i każdy idiota, który sobie przypisze eko, to on już jest dobry. Chociaż oczywiście, jak słusznie któryś z panów zauważył, w tych ruchach nie ma ekologów, w sensie absolwentów ekologii, biologów, hydrologów, już nie mówiąc o ludziach z SGGW, z SGH, prawda, ze szkoły rolniczych kierunków. Tam są głównie prym wiodą, jeżeli albo ludzie w ogóle bez żadnego wykształcenia, albo no, z takim wykształceniem delikatnie ezoterycznym, typu filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, czy mój ulubiony wydział, czyli studia międzywydziałowe, tak zwane, czyli dokładnie studiowanie niczego. I to są rzeczywiście ludzie ogarnięci kompletnym fanatyzmem, w którym nie przeszkadza im jakakolwiek wiedza, ponieważ oni nie mają w ogóle najbledszego pojęcia, bazują na schematach emocjonalnych, które można rozciągać w nieskończoność. Jeżeli się robi, no, w ogólnym zdziecinnieniu robi się histeryczne
akcję, że krówki nie wolno dojść, bo krówka ma mleczko dla swojego cielaczka, celowo zdrobniam, bo to jest ten poziom jakby na przedszkolny i że się tego mleczka nie wypije, bo a w ogóle to że cielaczek jest dzieckiem krówki i tak dalej, to zaraz można robić to, że ziarenka w zbożu to są dzieci tego zboża i nie można tych dzieci tak miażdżyć bezlitośnie bardzo na mąkę. Dużo. I robić, a już w ogóle jak dojdzie do produkcji alkoholu, co z tymi drożdżami się dzieje, jak one tam w tym się duszą we własnych odchodach, żebyśmy my się mogli napić, to w ten sposób można ludziom obrzydzić wszystko, więc mam nadzieję, że gdzieś w tym kretynizmie dojdzie się do takiej granicy, że ci miastowi się trochę popukają w głowie i powiedzą, nie, no, chyba nas w ciula robią. Ale tutaj dotykamy bardzo istotnej rzeczy, dlatego że mówimy bardzo dużo o fanatyzmie, o ideologii, okej, ale za tym fanatyzmem, za tą ideologią kryją się chociażby takie plany, jak przejęcie naszego rynku rolnego, bo Polska jest krajem eksportowym i ma bardzo duży rynek wewnętrzny, więc gdybyśmy my zlikwidowali swoje rolnictwo, to tutaj bardzo szybko napłynęłyby produkty z państw, chociażby Europy Zachodniej, o czym więcej może powiedzieć za chwilę prezes Szczepan Wójcik, a z drugiej strony za tym fanatyzmem i ideologią kryją się takie niebezpieczne zjawisko jak obecność ekoaktywistów na przykład w ministerstwach. Panie doktorze, czy ministerstwa są świadome, czy pracownicy ministerstw, szefowie ministerstw są świadomi tego, że mają pod sobą piąte kolumny, nie chcę tego tak nazywać, ale osoby, które no niekoniecznie działają na korzyść naszego państwa? Od kilku lat zaczynają być świadome, natomiast rzeczywiście ta świadomość nie jest pełna i tutaj jeszcze odnosząc się do wypowiedzi pana redaktora Ziemkiewicza, no ci, którzy tak strasznie protestują gdzieś tam, ci aktywiści tak zwani, to rzeczywiście najczęściej są osoby niewykształcone kierunkowo, dlatego bardzo łatwo zmanipulować i doprowadzić do pewnych agresywnych postaw. Natomiast zapewniam, że ci, którzy kręcą tym biznesem, ci właśnie te wojska zaciężne, to są ludzie świetnie wykształceni, oni wiedzą, jakie zapisy wprowadzić do ustaw, by one były skuteczne, jeśli chodzi o ograniczanie rynku. Przykład, który właśnie obserwuję, otóż Polska będzie w tej chwili rozwijać drogi, międzynarodowe drogi wodne, rozwija porty, no to proszę sobie wyobrazić, już wymyślono, że hałas ten, który nas otacza, to mało. Trzeba by jeszcze wprowadzić normatywy dla hałasu w wodzie, tego podwodnego hałasu, bo tenże podwodny hałas płoszy ryby, no i w związku z tym, jeśli pewne ryby, które u nas są większe, bardziej reprezentowane, te gatunki chronione, mogłyby na tym ucierpieć, to te drogi wodne międzynarodowe na zachodzie, gdzie tych ryb już nie ma, nie będą cierpiały z powodu tego hałasu, ale w Polsce to istotnie ten hałas może te ryby wypłoszyć. Stąd też wprowadzenie takiej regulacji skończy się tym, że nie będzie można zrealizować niektórych inwestycji hydrotechnicznych. Taki jest plan. Ten plan jest świetnie przemyślany, bo trzeba wiedzieć, które to są ryby, które będą tymi no właśnie cierpiącymi gatunkami z powodu hałasu. Takich przypadków jest wiele. Jest wiele przypadków na przykład ptaków, które występują w Polsce, gdzie indziej nie. I z tego powodu blokuje się rozwój dróg. Ja podawałem na Państwa konferencji na przykład Dubelta, który jest prawie w całej Europie chroniony, w Polsce bardzo ściśle chroniony, w ogóle wielu rzeczy nie wolno. Po czym, kiedy jest na przelotach, leci do Afryki, to jest zjadany w basenie Morza Śródziemnego, również w państwach członkowskich Unii, które sobie załatwiły derogacje. Więc no, psu na budę taka ochrona przyrody, skoro i tak więcej tych ptaków jest zjadanych, niż mogłoby być zniszczonych przez jakiś kawałek drogi. Tak jak tutaj wspomniany przez pana Marka Miśko przypadek chomika europejskiego, który ma w miocie 12 potomków, tak? I akurat jakby jedna sztuka gdzieś tam zginęła, to strasznej krzywdy dla całej populacji nie ma. Ale ludzie nie znają biologii albo nie uważali na biologii, dlatego jeśli taki chomiczek ślicznie wygląda, go kojarzymy z chomiczkiem syryjskim czy dżungarskim, to się wydaje, że to jest wielka krzywda. Wiele instytucji nie wie o tym, że są takie problemy, wielu ministrów, dyrektorów nie wie o takich problemach. Ci, którzy wiedzą, są uważani za oszołomów, że coś im się wydaje, że taka spiskowa teoria dziejów. Tymczasem nie jest to żadna spiskowa teoria dziejów, jest to świetnie po prostu poukładane. Tutaj Piotr Szalaty właśnie. Ja tylko do pana doktora, bo nie wiem, czy też mamy wszyscy tego świadomość, na jak wielu płaszczyznach to wszystko się odbywa i jak w wielu miejscach jesteśmy rozgrywani. Czy zdają sobie państwo sprawę, jak tutaj wszyscy jesteśmy,
że Polska jest na ostatnim miejscu w klasyfikacji europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wody, na przykład słodkiej, dostępu do wody słodkiej. I oczywiście to jest kwestia rozwoju infrastruktury rolnej, gdzie nie przykładało się przez wiele lat, między innymi rolnej, do zachowywania kanałów melioracyjnych i rowów melioracyjnych. Tak czy inaczej, Polska 80% swojej wody słodkiej oddaje za bezdurno Morzu Bałtyckiemu, wysyłając ją tam rzekami i w ogóle tej wody nie gromadzi. Tymczasem nie mamy zim od wielu, wielu już lat, a przypomnę Państwu, że to zimy są odpowiedzialne za to i śniegi, czy jest woda w rzekach podziemnych i rzekach naziemnych, czy po prostu jej nie ma. Nie żadne deszcze, które są chwilową wodą, ale po prostu zimy. Zim nie ma, więc nie ma wody słodkiej, nie mamy jej w zbiornikach, bo nie mamy gdzie gromadzić. A zdają sobie Państwo, dlaczego Polska przez ostatnie dziesięciolecia nie budowała takich zbiorników na przykład największej swojej rzece, jaką jest Wisła. I jedyną zaporą, która tam jest i piętrzy wodę, gromadzi tę wodę, rozlewając ją po rozlewisku Zalewu Wiślanego w okolicach Włocławka, jest kama właśnie włocławska, zapora włocławska. Dlatego, że przez lata ekolodzy blokowali ten rozwój ze względu na przepływ właśnie ryb i innych drobnoustrojów, które miałyby budowę takich retencyjnych zbiorników, czy też urządzeń hydrotechnicznych, miałyby doprowadzić do tego, że te ryby nie będą płynęły, nie będą składały jaj i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie moje jest znowu następujące. Jeżeli politycy wyczuli jakąś koniunkturę, mówię o wszystkich politykach odpowiedzialnych za melioryzację oraz za to, żeby Polska była bezpieczna w wodę. Jeżeli ci politycy podejmowali te decyzje pod względem impulsu, bo ktoś się przykuł do drzewa albo tam mówił, że się utopi, jeżeli będą jakieś budowle i kaskadyzacja będzie uskuteczniana, to gdzie znowu jest odpowiedzialność, żeby tych ludzi do odpowiedzialności pociągnąć? Nie wiem, czy Państwo też mają świadomość, że na przykład na Renie przewodzi się każdego roku około 300 milionów ton towarów na Renie. W Polsce w ogóle się rzekami nie wozi, mimo tego, że mamy do tego predyspozycję. Jeżeli tylko Czesi by uruchomili na Odrze 200-kilometrowy odcinek kanału do Dunaju, to jesteśmy połączeni bezpośrednio z Adriatykiem, jesteśmy podłączeni z Rumunią, prawda, przez Węgry i moglibyśmy te towary zwozić. Nie możemy tego robić. Dlaczego? Dlatego, że już jest lotnisko w Berlinie. To jest ten kazus. Po co ma w Polsce być rzeka Drożna i pierwszej kategorii, czy drugiej kategorii, czy też A-klasy, czy B-klasy, skoro taką rzekę, prawda, posiadają już Niemcy i całkiem nieźle sobie radzą, mając na przykład dzięki niej porty w Hamburgu, jest też Antwerpia, to już niemiecka, prawda, ale też bardzo dobrze prosperująca. Świnoujście ma nie działać i tyle. A kiedy przyjrzymy się, dlaczego to nie istnieje? Bo ekolodzy protestowali przez całe lata, a politycy się wycofywali. Jeśli mogę... Ale przecież właśnie, jeszcze jedno zdanie, przecież widzimy to, co się stało chociażby właśnie z importem węgla, który miał być w polskim porcie, z polskiego portu rozwieziony antracytu, dalej antracytu. Po, tak, dokładnie, do Czech. No jedna z największych organizacji ekologicznych w Polsce zablokowała to. To jest terroryzm. Ja się zastanawiam, dlaczego oni w ogóle nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej, nie tylko karnej przed sądami, ale to jest działalność terrorystyczna, którą należałoby traktować poprzez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Wywiadu, ale nie o czym też to świadczy? Ale o czym też to świadczy? Świadczy to też o tym, że tak naprawdę... Świadczy to też o tym tak naprawdę, że każdy, że strategiczny chociażby import w Polsce może zostać zablokowany przez byle jaką organizację, więc no tutaj Polska jest po prostu krajem niebezpiecznym. I z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa może wypowiedzieć się Piotr Szalaty, który nie jest tylko rzecznikiem Polskiego Związku Łowieckiego, ale jest również właśnie ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Piotrze, jak ty oceniasz to, co się dzieje w związku z organizacjami ekologicznymi? Jak to wpływa na bezpieczeństwo kraju? Słuchajcie, no rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, znaczy to trochę odbiegliśmy też od tematu, bo mieliśmy mówić o koronawirusie i ASF-ie i z wszystkimi tematami z tym związanych. Natomiast... Jak nie będzie wody, Piotrek, w rzekach, to nie będziesz miał czym tabletek na koronawirusa popijać, tak, no, ale wiesz, to jest połączone. Tak szeroki temat, bo za chwilę możemy pójść w jeszcze innym kierunku, no ale okej, rozmawiamy teraz na temat bezpieczeństwa. Oczywiście temat był już wielokrotnie wałkowany. Wiadomo, że bardzo często są to organizacje, które mają finansowanie z zewnątrz. Nie będziemy teraz przypominali, bo myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, o jakich organizacjach mówimy. Oprócz tego akcje typowo terrorystyczne, bo takim aktem jest piractwo morskie, akty piractwa morskiego, które miało miejsce w tamtym roku. Zajęcie ze statku z antracytem, który w ogóle nawet nie płynął do Polski, tylko do Czech. To był chyba statek z Mozambiku. Tak, więc oczywiście, że tak. To, co wielokrotnie mówiliśmy, ale warto to przypominać, że te organizacje są na tyle bezwzględne,
że mając logistykę, mając swoich męczenników, bo na pewno są tam ludzie, którzy wierzą w tą sprawę, tak jak wszyscy terroryści wierzą w sprawę. Jak Unabomber. Tak, tak, ale to nie tylko, jeśli chodzi o sam sposób patrzenia na kwestię techniczną, terroryści od siebie się nie różnią poza ideologią, którą wyznają. I tutaj ten terroryzm jest nie tylko akceptowany, ale mają grupę społeczną, która daje wsparcie. Ideologia, którą się posługują, akceptuje również czyny nie tylko przestępcze, ale wręcz zbrodnicze. Jak wejdziemy sobie na fora właśnie tych wszystkich miłośników zielonej karmy, to zobaczymy sobie, że ci wszyscy ludzie bardzo się cieszą, gdy komuś dzieje się krzywda. Gdy ginie myśliwy, gdy ginie rolnik, gdy coś się dzieje leśnikowi. Tam fala tego klacznego hejtu, który jest wylewany, jest niespotykana. Muszę powiedzieć, że czasami czytanie tych wpisów, no to jest istny horror, tak? Bo finezja tych ludzi, która w złorzeczeniu jest nieprawdopodobna. Nigdzie wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. No może w przypadku terroryzmu islamskiego i czytając o sobie jako niewiernym się, jako chrześcijaninie. Natomiast tu zupełnie nie rozumiem też przyzwolenia wielu instytucji państwowych właśnie na rozwijanie się tego rodzaju ideologii, tego rodzaju organizacji. To jest zatrważające, że po prostu przespano przez ostatnie 15-20 lat, że przyzwolono na tego rodzaju działalność, bo później ci ludzie wypisują bzdury, podsycają do nienawiści wobec myśliwych, którzy tutaj, postaram się tak sprytnie wrócić do koronawirusa, oskarżając nas o to, że swoją krwawą pasję wykonujemy, nie rozumieją tego, że walka z epidemiami zawsze wygląda w ten sam sposób. To znaczy jest to taktyka izolacji ludności. Tylko że ludziom można wydać rozporządzenie i oni w tym domu zostaną poza nielicznymi przypadkami, natomiast dziki w młodniku nie pozostaną, bo ktoś wyda uchwałę, rozporządzenie czy ustawę i po prostu trzeba przerzedzać, czyli dokonywać izolacji w atach właśnie poprzez odstrzały. Więc tutaj, że tak powiem, sprytnie od terroryzmu do koronawirusa przeszedłem, bo chciałem wrócić na ten temat. Problem jest jeszcze jeden, który bardzo często podkreślam. Nie chodzi w ogóle o merytorykę, nie chodzi o spór, nie chodzi o argumenty, chodzi o emocje. Wszędzie tam, gdzie próbowaliśmy usunąć emocje i na przykład na Lubelszczyźnie koledzy z zarządu okręgowego, robiąc akcję odstrzałów sanitarnych, odpuścili w czasie jednej z blokad polowań polowanie. Mówią, dobra, to nie walczymy poprzez odstrzał, zapraszamy zielonych, którzy akurat przyszli, chodźcie z nami, będziemy szukać padłych dzików, bo to głównie padłe dziki mają ASF, a tylko 0,9% dziki strzelone przez myśliwych. Czyli poniżej 1% to są te dziki, które myśliwi strzelą i są trafione te dziki z ASF. I za pierwszym razem to się udało, bo to było wszystko na gorąco. W momencie, kiedy myśliwi następnym razem zaplanowali szeroką akcję pójścia do łowiska i żeby tych dzików szukać, no to już nie było tego odzewu, bo dla nich PR-owo pójście na współpracę z myśliwymi jest nie tylko niewyobrażalne, niewybaczalne. Tam cały czas ma być konflikt. Bo no i nie przynosi takich pieniędzy. Konflikt. Tak, bo konflikt to są pieniądze. Konflikt, czyli wrzucenie na przykład zdjęcia z zagranicy i napisanie w LPN-ie, że jest to polski myśliwy, powoduje to, że za chwilę 100 tysięcy ludzi to zobaczy, 2 tysiące ludzi da łapkę w górę, a 200 osób wpłaci, tak? Po 5 zł, po 10, bo trzeba walczyć z tymi ludźmi. I taki jest zamysł, czyli emocje generują pieniądze. No właśnie, emocje generują pieniądze. Pytanie, czy rolnicy są świadomi tego, jakie zagrożenie płynie z działalności organizacji ekoaktywistycznych? Pytanie do prezesa Szczepana Wójcika. No, nasza w tym rola, żeby się coraz więcej osób dowiedziało. Na szczęście tak, na szczęście coraz więcej osób jest świadomych, bo wbrew temu, co myślą ekolodzy o rolnikach,
bardzo wielu rolników to są inteligentne osoby, które dobrze dbają o swoje biznesy. Więc ta świadomość rośnie, proszę Państwa, oczywiście. Tylko czy to my rolnicy, czy to w ogóle rolnicy powinni bronić się sami i przejmować inicjatywy dbania o własne interesy? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony przecież to nie rolnicy dają ogromne kompetencje organizacjom ekologicznym, tylko państwo polskie, a więc państwo polskie jako odpowiedzialne za swoich obywateli powinno rolnictwa czy każdej innej gałęzi gospodarki po prostu bronić. Więc oczywiście mi najbliższe jest rolnictwo, no bo tym się zajmuję i to jest jak gdyby oczywiste i tego nie ukrywam. Natomiast może właśnie też dlatego dokładnie wiem, z czym to się je i jak mocno rolnictwo jest atakowane przez organizacje ekologiczne. Natomiast to są dokładnie te same metody. Niezależnie od tego, czy to jest rolnictwo, czy to jest inna sfera gospodarki, ataki są dokładnie takie same. Chcąc wymusić pewne odstąpienia od, nie wiem, chociażby od sprzedaży jaj trójek, chcąc wymusić pewne rozwiązania na politykach, co się robi? No przecież te organizacje przede wszystkim zaczynają od hejtu, od ataków. Wspomnę tylko, 10 stycznia tego roku zorganizowaliśmy posiedzenie parlamentarnego zespołu, który miał służyć rolnikom i w taki sposób, że mieliśmy rozmawiać o zagrożeniach płynących właśnie za dużych uprawnień organizacji ekologicznych, a więc fala hejtu, fala nienawiści, ataków przez liberalno-lewicowe media wylane na polityków, którzy chcieli faktycznie rolnikom pomóc, była niesamowita. Wiem, słyszałem od polityków, że maile, listy, SMS-y, telefony w środku nocy po prostu przez te organizacje były do nich wykonywane, a więc świadomość na szczęście rośnie. Być może dlatego, że te organizacje już po prostu, mówiąc wprost, przeginają. Przeginają atakując personalnie, przeginają atakując każdą branżę po kolei. Przecież doskonale politycy powinni sobie zdawać sprawę, obywatele powinni sobie zdawać sprawę, że jeśli coś w Polsce zamkniemy, niezależnie czy jest to jakiś sektor gospodarki rolnej, czy to jest brak możliwości wybudowania kanału jakiegoś rzecznego, czy wybudowania takiego czy innego zakładu. Przecież, proszę Państwa, ktoś na to miejsce wejdzie, ktoś to miejsce zapełni, przecież ktoś te pieniądze zarobi. Dlaczego my jesteśmy tak naiwni? Mnie to strasznie gdzieś tam irytuje wewnętrznie. Dlaczego Polacy, niektórzy Polacy są tak strasznie naiwni i pozwalają na to, żeby nas kopać, po prostu, Polaków. Z jednej strony mówimy, narzekamy, że ta Polska się nie rozwija, że bez przerwy pieniędzy nie ma i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli już ktoś próbuje faktycznie pracować, to mu się rzuca kłody pod nogi. I tak jak mówię, jeśli są to jeszcze organizacje ekologiczne, no okej, one też na tym zarabiają, bo przecież tak jak powiedziałem na początku naszego programu, one są po to, żeby zarabiać pieniądze. Ale dlaczego tak robią politycy? No nie mogę tutaj wyjść ze zdumienia. Politycy, dziennikarze, którzy tak naprawdę zamiast pomagać rozwojowi polskiej gospodarki, bardzo często szkodzą. Dlaczego Amerykanie, dlaczego Niemcy, dlaczego Francuzi, Duńczycy się rozwijają? Tam nie ma takich problemów, a jeśli są, to są natychmiast rozwiązywane. Tylko w Polsce próbuje się wyjść przed szereg, tylko w Polsce daje się jakieś głupie uprawnienia niekompetentnym ludziom. Jak my jako Polska możemy być bezpieczni gospodarczo, czy też później militarnie, przecież na wojsko trzeba płacić, w momencie, kiedy nie dba się o rozwój gospodarczy, dając, powtarzam raz jeszcze, jakieś szerokie, bzdurne uprawnienia nastolatkom i cofając się przed ich pochukiwaniem w internecie. No to jest dla mnie zdumiewające. No to ja przepraszam, że wtrącę się, ale chyba jedną rzecz trzeba tutaj przypomnieć, taki krótki historyczny przykład. Skąd wziął się na Zachodzie bardzo potężny w czasie istnienia Związku Sowieckiego ruch pokojowy? Skąd wzięły się organizacje pacyfistyczne, z których wyrośli zieloni potem? Z KGB. No dzisiaj nie ma najmniejszych wątpliwości, bo archiwa zostały otwarte i wiadomo, że to było wszystko zasponsorowane przez KGB po to, żeby oni po pierwsze osłabali militarny potencjał, a po drugie, żeby na przykład nie dopuścili do zbudowania w Niemczech elektrowni jądrowych, tak jak we Francji, bo we Francji zbudowali elektrownie, bo tam z różnych powodów mniej te naciski były skuteczne, między innymi dlatego, że dłuższa kadencja prezydenta i rury gazowej żadnej tam do Francji Rosja nie pociągnie i kurka Francji nie zakręci. A Niemcy są uzależnione
od ruskiego gazu jak alkoholik od wódki w tej chwili. No i pytanie, dlaczego o tym mówię? Skąd płyną pieniądze na te organizacje ekologiczne do Polski? Nawet czasami wystarczy wziąć listę rozmaitych członków zarządów wysokich i zobaczyć, że tam w ogóle nie ma jednego polskiego nazwiska, bo to jest polski oddział międzynarodowej organizacji, który tutaj no z jakiegoś powodu ktoś finansuje. Z jakiego pewnie by powiedział, że dlatego, że walczy o lepszy świat. Marku, chciałam Cię poprosić o taki komentarz na koniec i zapytać Cię, bo bardzo dużo mówisz o konieczności pociągania tych organizacji ekoaktywistów skupionych w tych organizacjach do odpowiedzialności. Uważasz, że polski rząd zdobyłby się na tyle odwagi, by przeprowadzić właśnie takie zmiany, które nakładałyby odpowiedzialność na organizacje ekoaktywistyczne, bo jest to dyktowane chociażby potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa kraju? Jeżeli traktuję sprawy poważnie, to myślę, że tak, natomiast dywagowanie na ten temat wydaje się być rzeczą nie na dzisiaj, bo jest to kwestia zbyt odległa. To, co mogę na pewno powiedzieć, to zgodnie z hasłami obrony konstytucji i wszelkiego rodzaju praw, które w niej są zawartych, rozumiem, że również te ośrodki lewicowe oraz liberalne, platformerskie, kodowe i wszystkie inne powinny oczekiwać odpowiedzialności traktowania równego obywateli wobec prawa. Skoro od redaktora Ziemkiewicza wymaga się, czy Warzechy, od redaktorów odpowiada się, oczekuje się odpowiedzialności za wypowiadane słowa, dlatego że jest prawo prasowe, wprawdzie powstałe w czasie stanu wojennego, ale jednak dalej obowiązujące i na podstawie tego prawa muszą oni publikować swoje treści i swoje teksty w tygodniku Do Rzeczy, czy prawda, w innych telewizjach i brać odpowiedzialność za słowa. Ja nie rozumiem, dlaczego poważne państwo nie miałoby traktować innych przedstawicieli innych grup zawodowych, społecznych w taki sam sposób. No jeszcze raz podam państwu jeden prosty przykład. Jeżeli ktoś zabiera głos w kwestiach, nie wiem, budowy szkoły w dzielnicy, prawda, jakaś organizacja społeczna albo przejścia dla pieszych, to są sprawy związane z życiem konkretnej lokalnej społeczności. Natomiast jeżeli ktoś zabiera głos w kwestii przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie to jest inwestycja dwumiliardowa, jeżeli ktoś zabiera głos i skutecznie swoim działaniem doprowadza do tego, że politycy podejmują taką lub inną decyzję, to w moim najgłębszym przekonaniu sprawa powinna być jasna. Jeżeli chcesz zabierać głos w sprawach strategicznych z punktu widzenia państwa, musisz zarejestrować się w podległym tej kwestii ministerstwu jako lobbysta, normalny, legalny lobbysta, uiścić opłatę skarbową i przystąpić wtedy do działania. Z czym to się wiąże? Z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczeniem cywilnym. Więc podajmy jeszcze raz przykład Puszczy Białowieskiej. Jeżeli ktoś chciałby protestować przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, która miała charakter, powiedziałbym, państwowy, gospodarczy, to jest wpływ na gospodarkę państwa, no bo to jest ochrona innych lasów gospodarczych należących do prywatnych właścicieli, no i jakieś tam dziedzictwa narodowego polskiego, to wtedy taka organizacja musi mieć wykupione, w moim przekonaniu powinna mieć wykupione ubezpieczenie cywilne i powinna zarejestrować się jako lobbysta i jako lobbysta być traktowana. Bo dobrym bardzo przykładem jest tutaj rzeczywiście kwestia tych nieszczęsnych futerek i pani Gogłozy, która stała przez wiele lat na czele organizacji Otwarte Klatki, która przyjęła w ostatnich latach $500,000 grantu z Doliny Krzemowej, czyli tego konglomeratu Facebooka, Google'a i wszystkich innych wielkich potentatów, Jobsa świętej pamięci, którzy ułożyli na tę fundację, taka trochę soroszowa akcja tam się szykuje, tylko ze Stanów Zjednoczonych, i przyjmują takie pieniądze, a pani Gogłoza wyraźnie sugerowała podczas nagrania, które jest dostępne w sieci, ja nie rozumiem, dlaczego służby państwowe specjalne jeszcze nie ingerują, że prywatna organizacja, nie wiem, czy redaktorzy znają tę w ogóle historię, ale że prywatna organizacja dyskutuje z właścicielami sektora niemieckiego, utylizacyjnego, że trzeba zlikwidować konkretną branżę gospodarki rolnej polskiej tylko po to, żeby jedni i drudzy osiągnęli swój cel. No podobnie jest, nie wiem, czy macie świadomość tego, i to jest właśnie, Ewa, o odpowiedzialności mowa, świadomość tego, że
W ubiegłym roku, mniej więcej od kwietnia, przedstawiciele największych organizacji prozwierzęcych w kraju prowadziły rozmowy, prowadziły dyskusje z szefami Kauflanda, Lidla oraz całego projektu biznesowego Geronimo Martins, poza państwem polskim, poza ministrem rolnictwa, ministrem środowiska, ministrem gospodarki i premierem oraz poza polskimi rolnikami, żeby do roku 2025 wycofać z obrotu swojego na terenie Polski jaja tak zwane trójki, czyli jaja schowu klatkowego. I wiecie, co jest najbardziej symptomatyczne w tej całej sytuacji? Po pierwsze to, że w Polsce produkuje się ponad 85% schowu klatkowego. To jest przepotężna infrastruktura warta dziesiątki miliardów złotych. I ci ludzie właśnie dowiedzieli się nie od premiera Morawieckiego, nie od rządu, ale dowiedzieli się od gówniarzy z takich organizacji ekologicznych, które zamieścili informacje na stronie internetowej, że do roku 2025 będą mogli sprzedawać te jaja. A wiecie, jakie jaja będą wtedy sprzedawane od 2025 w 100% w tych sklepach niemieckich i portugalskich? Będą to jaja z wolnego wybiegu. A czy wiecie, kto najwięcej takich jaj produkuje w Europie? Dziwnym zbiegiem okoliczności Niemcy. Rafał Ziemkiewicz, piszesz to też w tej książce, tutaj, u siebie, dokładnie w tym samym artykule, o tym, że jest budowana Mitteleuropa, Mitteleuropa i w ramach tej Mitteleuropy mamy się odnaleźć. I teraz pytanie jest takie, czy chcemy się w niej odnajdywać, bo jeden już z intelektualistów polskich mówił, czy my chcemy, że jesteśmy wszyscy w D, to dobrze wiemy i to Kisiel chyba mówił, zdaje się, to poprawcie mnie, ale problem jest taki, że zaczynamy się tym wszystkim urządzać. Czy Rafał Ziemkiewicz jeszcze chce coś odwocem? Nie, no ze swoim zdziwieniem robię to za klasyka, ale oczywiście tak, nie przypadkiem podawałem przykład tych właśnie ruchów zielonych niemieckich, które stworzyło KGB i chyba oni to know-how teraz przejęli. No Niemcy są na tyle inteligentni, że potrafią wyciągać wnioski, potrafią szkicować projekty polityczne i te projekty polityczne starają się wcielić w życie. No cóż, jest taka piosenka Kaczmarskiego o Rejtanie, w której Repnin Carycy donosi, że tutaj z Polakami to w ogóle nie jest żadna polityka, wychowanie dzieci biorąc rzeczą mas. No, jeżeli dzieci się wzruszają, bo ktoś im powie, że jajeczko to kurczaczek mały i nie wolno tego jeść i sprzedawać, niech ci wstrętni Niemcy robią jajeczka dla polskich sklepów, a my nie będziemy tacy wstrętni, no to o czym rozmawiać? No tylko mieć nadzieję, że Polacy wreszcie zmądrzeją. Jak już mówimy takimi klasykami, to ja na koniec tylko jeszcze klasykiem Jacek Kowalski, który zresztą niedawno gościł Łukasza Warzechy w programie, w takiej pieśni swojej poetyckiej Wyprawa Ignacego Skarbka-Malczewskiego na Warszawę, rzecz opisuje Polskę z czasów trzeciego zaboru. Czasami mi się wydaje, że refren tej pieśni trochę przypomina funkcjonowanie polskiej polityki, bo otóż żołnierze zgrupowani w Konfederacji Wielkopolskiej wokół Ignacego Skarbka-Malczewskiego, kiedy już wyruszyli odbić Warszawę z rąk Rosjan i samego Repnina i króla Stasia, zadali mu pytanie: wodzu kochany, jakie masz plany? Plany mam cacy, rzecze Ignacy. Jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie. Plany mam cacy. Tylko pytanie, na ile ta polityka polska długo wytrzyma cacy plany, a nie realną odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju, w różnych tego sektorach. No właśnie, i tu postawmy kropkę. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym programie. To był program Polska na Serio na portalu Świat Rolnika Info. Moimi i Państwa gośćmi byli pani Anna Malinowska, rzecznik Lasów Państwowych, Piotr Szelaty, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego, Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, dr Grzegorz Chocian, ekolog, prezes Fundacji Eko Pro Bono oraz publicyści Łukasz Warzecha, Rafał Ziemkiewicz oraz Marek Miśko z Szczęść Boże i Dasz Bór medialnej Rolników i Konsumentów. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym programie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki.